Jezusowi. Dzisiejszym tematem naszego słowa, naszego zwiastowania jest potęga miłości. To trochę też dlatego, że zbliżają się walentynki, takie wiecie, dziwne święto, ale to jest dobry czas, że skoro ludzie mówią o miłości tego świata, żeby powiedzieć o tej prawdziwej miłości. Amen. Halleluja. Pewnego dnia, było to kilka lat temu, na kościele ulicznym opowiadałam pewną historię o człowieku. O człowieku, który jest opisany i którego historia znajduje się w książce Ricka Joynera Ostatnia bitwa. I autor tej książki opisuje wizję, w której się znalazł. I w tej wizji widzi dwie osoby. Pierwsza z tych osób stoi obok niego. Druga zasiada na tronie otoczona chwałą Bożą. I nagle Rick Joyner przypomina sobie, że obie te osoby widział już wcześniej we wizji, którą kiedyś dał mu Pan. Pierwsza z tych osób, która nie siedziała na tronie, która stała obok niego, była pastorem. Była pastorem, który pochodził z bardzo dobrej rodziny, który otrzymał bardzo dobre wykształcenie. Był dobrym pastorem. Znakomicie wykonywał powierzone mu funkcje. Ale ta osoba nie siedziała na tronie. Nie siedziała, bo Jezus powiedział, że nie wykorzystała w pełni tego, co On powierzył jemu. Druga osoba, którą rozpoznał siedzącą na tronie wizji, którą otrzymał wcześniej, widział w bardzo niezwykłym wydarzeniu. Widział jako osobę bezdomną, jako wałęsającego się człowieka, który szedł drogą. I nagle na jego drodze stanął mały kociak. I on podszedł do tego kociaka i zaczął go kopać. Zatrzymał się. Zatrzymał się, odepchnął go nogą i poszedł dalej. I jakie, wiecie, zdziwienie było, kiedy Jezus powiedział do Rika, że był bardzo zadowolony z tego, że zapanował nad swoim gniewem. Ugasił gniew. Gniew, który wynikał z jego otwartych ran. Gniew, który płynął z życia, które on doświadczył. Angelo urodził się głuchy. Urodził się w rodzinie dysfunkcyjnej. 8 lat swojego życia przebywał na strychu. Aż do momentu, kiedy odnalazły go władze. I wtedy wcale jego los nie polepszył się. Był przerzucany od instytucji do instytucji. Nauczył się czytać, ale był bardzo źle traktowany. Aż w końcu, ostatecznie wylądował na ulicy. Żył z tego, co ukradł, co uzbierał, co dostał. Był niemy. Nie mógł za dużo zdziałać ani uczynić. Jezus powiedział, że dał mu tylko 3 porcje miłości. I on te 3 porcje miłości wykorzystał w 100%. Pewnego dnia do Angelo podszedł człowiek i dał mu traktat ewangelizacyjny. On przeczytał ten traktat i za sprawą Ducha Świętego w jego sercu zapanowała miłość Boża. Ona była tak potężna, że Angelo zapłonął miłością do Pana. Chciał wiedzieć więcej, o co chodzi z tą miłością. On ją czuł. On jej nie rozumiał, ale ją czuł. Za pieniądze, które uzbierał, kupił Pismo Święte i kilka książek, które czytał na okrągło. Czytał i czytał. Jego serce płonęło dla Pana. Oddał życie Jezusowi. Oddał życie Jezusowi, ale za tym szła pewna cena. Jego życie stało się
jeszcze trudniejsze. Wiecie dlaczego? Bo on przestał kraść. Żył z tego tylko, co dostał i uzbierał. Mieszkał w kartonie. Czasami jego jedynym pożywieniem było jedno jabłko, a czasami nic nie miał. Ale postanowił. Postanowił, że wszystko, co uzbiera, wszystkie pieniądze, każdą sumę będzie dzielił na pół. Nie na 10%, na pół. Jedną połowę będzie przekazywać na traktaty, które będzie rozdawać ludziom, a drugą połowę dla siebie, aby przeżyć, na żywność. I tak żył. A miłość, która zamieszkała w nim, poszerzała jego serce. Była coraz bardziej potężna. Mało kto tu na ziemi tak uczynił tak wiele, tak powiedział Pan, mając tak niewiele. I kiedy Rick Joyner zapytał się, no tak, ale to ilu on przyprowadził ludzi do Jezusa? A Jezus mu odpowiedział, z łaski mojej dałem mu jedną osobę. Ale ta jedna osoba spowodowała, że on zapłonął jeszcze większą miłością dla pracy. Jeszcze więcej chciał rozdawać traktatów. Nie mógł mówić, ale wiedział, że on dostał i zrozumiał, więc cały świat też na pewno zrozumie. Angelo próbował dotrzeć do różnych kościołów, ale nie znalazł żadnego, który by go przyjął. On pokonał świat swoją miłością. Niewielu pokonało tak wiele. W liście do Koryntian możemy przeczytać, że choćbyś całe swoje ciało wydał na spalenie, a miłości byś nie miał, na nic się to zda. Jeśli nie wiadomo, ile czynisz dla Jezusa, a nie ma w tym miłości, na nic się to zda. Kiedy jednak oddajesz życie Jezusowi, twoje serce może się przemienić. Angelo tak zrobił. Oddał swoje serce w całości. Oddał każdą przestrzeń swojego życia. Każdą. Jak umarł? Pewnego dnia szedł ulicą w pewien zimowy wieczór. I zobaczył człowieka, prawdopodobnie pijanego, leżał na ziemi. I pomyślał, że jeśli przejdzie, on nie ma szans przeżyć. Nikt go tutaj nie znajdzie. Położył się na niego, aby ten otrzymał jego ciepło. I tak odszedł do Pana. Wiedział, że ten świat nie odczyta tego właściwie. On nie zrobił tego ani dla doktryny, ani dla świadectwa. On zrobił to w pełni miłości dla Jezusa, którego poznał, którego pokochał i z którym chciał żyć wiecznie. Kiedy opowiadałam tą historię kilka lat temu na ulicy, pewien człowiek, który bardzo nam przeszkadzał tydzień wcześniej, klęczał na ziemi i płakał. W innym narożniku ktoś inny jeszcze płakał. Bo wiecie, współczucie zrywa z nas zasłonę szybciej niż cokolwiek innego. Rick Joyner w swoim życiu spotkał go w rzeczywistości. Pogardził nim. Nazwał go kolejnym Eliaszem z dworca. Był oburzony, że ktoś taki, tak brudny i śmierdzący reprezentuje Jezusa i Królestwo. Ale Jezus mu powiedział, że gdyby wtedy zaprosił go do kościoła,
to jego kościół byłby największy na świecie. Takie błogosławieństwo i taka moc przepływałaby przez Angelo. Tak naprawdę miałam dzisiaj zacząć to słowo pewnym fragmentem, ale chcę go, tak mnie Duch poprowadził, powiedzieć teraz. Fragmentem, który mówi o miłości, ale też i o słabości. W pierwszym liście do Koryntian możemy przeczytać takie słowa Pawła. I przyszedłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. W drugim liście do Koryntian czytamy 12:10. Dlatego mam upodobanie w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Ale bowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. W tym fragmencie dalej Paweł pisze o arcyapostołach, którzy musieli szukać swojej chwały, ale Paweł nie musiał. Oni ukazywali swoją moc i swoją siłę. Paweł zaś ukazywał swoją słabość i swoją miłość. Na zakończenie jeszcze chciałabym z wami podzielić się pewną wizją. Wizją, jaką dostałam kilka lat temu. W tej wizji znalazłam się w niebie. Był to moment, kiedy Chrystus pochwycił Kościół. Zobaczyłam gigantyczny tłum, naprawdę, słuchajcie, głowa przy głowie, po horyzont. I byłam zaszokowana ilością ludzi, ale byłam też zaszokowana tym, że choć nie było widać Jezusa, wszyscy Go czuli. Wszyscy. Bo On był w tym tłumie jednością. Był obecny w każdym. Przemieszczał się z serca w serce. I kiedy ta miłość dotarła do mojego serca, byłam przeszczęśliwa. Ale w jednym momencie zrozumiałam, że nie jestem w stanie jej pomieścić. Moje serce było za małe. Dwa razy w swoim życiu prosiłam Pana, żeby przerwał wizję. Raz, kiedy pokazał mi obrzydliwości w tym mieście. Nie byłam w stanie przebywać w tym obrzydliwym duchu. I poprosiłam Pana, żeby przerwał to. I Bóg to przerwał. Drugi raz, kiedy Bóg objawił mi potęgę Jego miłości. Moje serce było za małe. Ono rozpadało się na kawałki. Jego miłość jest przeogromna. I dziś chciałabym wam zadać pytanie, czy jesteście w stanie zanurzyć się w pełni Jego miłości? W Księdze Ezechiela, w 47 rozdziale, jest opisana wizja, kiedy Ezechiel wchodzi do wody, wprowadza go w tą wodę anioł. I on najpierw jest po kostki w tej wodzie, potem po kolana. I wiecie, to jest taka fajna sytuacja dla nas, chrześcijan. Jesteśmy po kolana w Duchu Świętym, bo ta woda symbolizuje Ducha Świętego, symbolizuje Jezusa. I jest nam wygodnie, bo nasze ciało wciąż może się poruszać. Mamy nad nim kontrolę i czujemy Ducha Świętego. Ale głos Pana mówi, wejdź głębiej. Wejdź, aż się cały w tej wodzie zanurzysz. Bóg pragnie, abyśmy zanurzyli się zupełnie. Abyśmy każdą rzecz, każdą część naszego życia, każdą przestrzeń oddali Panu. Mamy często coś od Boga, ale chcemy mieć nad tym kontrolę. Bóg mówi, oddaj mi tą kontrolę.
On mówi dzisiaj do każdego z nas. Jesteśmy naczyniami w Jego dłoniach. On pragnie wypełnić je miłością swojego serca. Im więcej się z nas wylewa, tym więcej do nas powróci. To jest prawo siania i zbierania. Im więcej miłości wypłynie z naszego serca, tym więcej powróci i nasze serce bardziej się poszerzy, abyśmy byli większym i większym naczyniem. Gdzie jest Twój skarb? Tam jest Twoje serce. Czego w życiu najbardziej pragniesz? Co jest największą potrzebą w Twoim życiu? Jedzenie? Ubranie? Szczęście Twoich dzieci? Samochód? Kobieta? Żona? Kiedy stajemy się naśladowcami Jezusa, uświadamiamy sobie, że bardziej niż wszystkiego, nawet bardziej niż uzdrowienia, potrzebujemy dobrego serca. Serca takiego, jak miał Dawid. Serca, które w całości jest oddane Panu. I kiedy bezgranicznie oddajemy się Jezusowi, nasze serce zaczyna czuć i zaczyna rozumieć serce Pana. Zaczynamy czuć i rozumieć Jego pragnienia, jakie są wobec nas. Kiedy nasze serce wypełnia się Jego miłością, pragniemy oglądać spełnienie nie naszych pragnień, ale Jego pragnień. Tak, aby żyć serce w serce z Jezusem. Jezus pragnie, abyśmy w całości umarli dla Niego. Abyśmy jako naczynie byli całkowicie puści, aby On mógł wypełnić je swoją miłością, swoim duchem. Tak, abyśmy jako Jego kielich, który będzie wypełniony po brzegi Jego miłością, mogli iść i wylewać tą miłość. Wylewać tą miłość na otaczający nas świat, na otaczających nas ludzi. Amen.